Przez cały dzień przekonywaliśmy Państwa, że warto dzisiaj do Radzynia Podlaskiego przyjechać na Kozi Rynek. Czwarty jarmark sztuki i rękodzieła powoli dobiega końca. Przed nami jeszcze koncerty. Koncerty cały czas trwają. Były warsztaty i pokazy, były spotkania z wystawcami, których w tym roku aż 100 przyjechało tutaj do Radzynia Podlaskiego. Ja chciałam zapytać burmistrza Radzynia Podlaskiego, pana Jerzego Rębka, o to, czym ta impreza, to wydarzenie jest dla miasta? Jest to rzeczywiście bardzo niezwykłe wydarzenie, ponieważ raz w roku, już po raz czwarty, spotykamy się w Radzyniu, ponieważ pragniemy tych spotkań z naszymi mieszkańcami, ale również z tymi wszystkimi naszymi gośćmi, którzy tutaj pragną przybyć do naszego miasta. A ten rok jest rokiem już rzeczywiście bardzo szczególnym, ponieważ w tym roku obchodzimy dokładnie 555. rocznicę nadania praw Radzyniowi Podlaskiemu. Dlatego jest to wyjątkowa okazja do tego, aby świętować to wydarzenie, tak abyśmy się dzielili tą radością nie tylko tutaj w naszym gronie, gronie mieszkańców środowiska radzyńskiego, ale nawet szerzej. A to, że jest tak wielu wystawców, to myślę świadczy o tym, że jesteśmy gospodarzami, którzy rzeczywiście zachęcają skutecznie do odwiedzania Radzynia. I myślę, że ta serdeczność, ta właśnie taka niezwykle miła atmosfera, która tutaj panuje i w dniu dzisiejszym, ale tak naprawdę na co dzień, sprzyja temu, żebyśmy mogli tutaj rzeczywiście świętować i tą rocznicę, ale też i wymieniać się poglądami, wymieniać się oczywiście swoimi radościami. To jest sprawa niezwykle ważna, myślę, dla każdego człowieka. A podążając po stoiskach, panie burmistrzu, tak się przyglądaliśmy cały dzień, bo i doskonałe jadło, mamy i chleby, i wędliny, i sery, nie tylko z całej Polski, o czym wspominałam, ale przede wszystkim stąd. Bo chwalimy się tymi tradycyjnymi wyrobami. Tak, zdecydowanie tak. Tutaj większość wyrobów to jest rękodzieło rzemieślników, twórców, którzy rzeczywiście w tej chwili dzielą się również tym w sposób taki oto, że każdy zachęca do choćby skosztowania tych potraw i myślę, że wybór jest tak ogromny, wiem o tym, że wybór jest tak ogromny, że każdy znajdzie coś wyjątkowego dla swojego podniebienia, ale to myślę nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby nasycić organizm. Tu chodzi o to, żeby również dzielić się tym, co człowiek potrafi najlepiej robić, co robi naprawdę doskonale. I myślę, że tutaj i wszyscy Państwo, którzy to tutaj oferują nam te wszystkie wyroby, ale również i my, mieszkańcy Radzynia i środowiska radzyńskiego, przyjmujemy to z wielką wdzięcznością i oczywiście myślimy o tym już, kiedy będzie kolejna taka impreza, kiedy będzie kolejne spotkanie, a będą te spotkania, ponieważ już 20 sierpnia na dziedzińcu pałacowym odbędzie się wielka uroczystość, która jest oczywiście również poświęcona tej okrągłej rocznicy 555-lecia Radzynia. Będą również artyści scen polskich i myślę, że warto jest w tym miejscu zaprosić wszystkich chętnych, wszystkich tych, którzy pragną wypoczywać w otoczeniu piękna, bo tak jest w Radzyniu. Proszę Państwa, to zapraszamy w takim razie razem z panem burmistrzem do Radzynia Podlaskiego także w sierpniu, ale za rok spotykamy się na Kozim Rynku? Bezwzględnie. Spotykamy się na rynku, spotykamy się tutaj właśnie. Może uda się dwudniową imprezę, panie burmistrzu? To jest niewykluczone. Impreza jest rozwojowa. To tak jak przed kilkoma laty, przed czterema laty było kilkudziesięciu wystawców, w tej chwili już jest 108 wystawców. A kiedy dodamy do tego jeszcze w pełnej krasie Pałac Potockich w Radzyniu, który już w tym roku oddajemy do użytku, myślę, że bardzo wielu zainteresowanych będzie tą imprezą. Kłaniamy się Państwu pięknie z Radzynia Podlaskiego, a dzisiaj Wiosna z TVP3 Lublin, także w innych częściach regionu. Będziemy dzisiaj m.in. w Poniatowej, w Zamościu i w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.